Dobry wieczór Państwu, Katarzyna Skrzyszowska. W programie Ludzie Sprawy Historie poruszamy ważne tematy i opowiadamy niezwykłe historie. Interweniujemy także w trudnych sprawach i prezentujemy ludzi, którzy posiadają nietypowe pasje. Dzisiaj zapraszamy Państwa na reportaż o fryzjerskiej rodzinie. W połowie lat 50. ubiegłego wieku w polskiej Nowej Wsi pod Opolem świeżo upieczona fryzjerka Marta Koszyk założyła zakład rzemieślniczy. To nie był łaskawy czas dla prywatnego biznesu. Ponadto fryzjer na wsi był czymś równie rzadkim jak kino albo telefon. Syn pani Marty, Tomasz, również został fryzjerem. A za żonę znalazł sobie fryzjerkę Krystynę. Z ich związku urodził się Dawid, który od maleńkości wychowywał się w zakładzie. Nic więc dziwnego, że i on został fryzjerem i to nie byle jakim. W ubiegłym roku we Włoszech Dawid zdobył tytuł podwójnego mistrza świata we fryzjerstwie. Zapraszam na reportaż Zbigniewa Górniaka z babci na wnuka. Jestem głęboko przekonany, że dożyjemy tych czasów i na pewno ta chwila nadejdzie, że w gminie Kopraścice będzie moment, w którym to obywatelem honorowym będzie podwójny mistrz świata. Panie Jasiu, jest u mnie telewizja i chciała się dowiedzieć parę słów na mój temat, jakim jestem i byłem pani uczniem. Tak szczerze? Tak szczerze właśnie, no właśnie tak szczerze. No, ty wiesz doskonale, że trafiłeś w moje ręce w momencie, kiedy ja właściwie nie chciałam już nikogo trenować, ale twój upór i determinacja spowodowały, że tak powiem wróciłam do tego tematu i dzięki temu, że ty byłeś taki upadny i dzwoniłeś do mnie raz w roku, tak? Bo mówiłam tobie, że masz zadzwonić do mnie za rok i zobaczymy, czy wtedy będę miała czas. Dwa i pół roku. Tak, no tyle czasu, że tak powiem, pukałeś do drzwi i ja doszłam do wniosku, że nie, no, że tak powiem, taką osobę z takim charakterem nie mogę odpuścić. Bardzo dziękuję i nie wiem, czy pani pamięta, ale ja jutro jestem. Jutro jest trening. Ja jestem w mojej rodzinie trzecim pokoleniem, które korzysta z salonu fryzjerskiego KOK. Czwartym pokoleniem są już moi synowie. Natomiast ja doskonale pamiętam czasy, kiedy to właśnie moja mama korzystała i ojciec właśnie z usług salonu. W czasie, kiedy ten salon prowadziła jeszcze babcia mistrza świata, czyli pani Marta Koszyk. Każdy na wiosce, kto tutaj ma jakąś porządną fryzurę, to po prostu jest z salonu KOK, nie? Od Dawida tam, czy od mamy, czy od ojca Dawida. Teściowa, jej matka, mój mąż, teściu, no cała rodzina. I tak ja przychodząc tutaj do tej rodziny, no też zaczęłam tutaj do nich chodzić. Babcia Renata korzystała z jej usług i zawsze też była zadowolona, zawsze mówiła: pani Marta ma czas dla wszystkich i można z nią porozmawiać o wszystkich sprawach związanych nie tylko z fryzjerstwem, ale życiem codziennym. Mama w 1955 roku założyła salon fryzjerski w takiej małej miejscowości jak Polska Nowa Wieś, gdzie przez wszystkie lata, aż do dnia dzisiejszego, salon mieści się w tym samym miejscu. W tamtych czasach, w latach 50. w ogóle działalność gospodarcza, tym bardziej jeszcze na wiosce, to była ewenementem. Nie były to salony, były to zakłady, po prostu zakłady rzemieślnicze. Nie było środków do pielęgnacji włosów, nie było środków do układania włosów. Od suszarek po nożyczki, po grzebienie, po szczotki, wałki, w ogóle to było niedostępne. Mama układała włosy na piwie, to był jedyny środek, który gdzieś tam usztywniał włosy. To też był problem zdobyć to piwo. Mama pracowała od wczesnych godzin rannych do bardzo, bardzo późnych godzin wieczornych. Ja jeszcze pamiętam z moich lat młodości, dzieciństwa, gdzie o godzinie 8 czekało 10 czy 12 klientek pod drzwiami. Tomka pamiętam bardzo dawno, bo jak przychodziła mnie mama, przyprowadzała tutaj do fryzjera, do pani Marty,
no to była kolejka. No i wiadomo, że Tomek był w wózku i mówi pani Marta, proszę Sylwia, idź powoź tego małego, żeby mogłam coś tu robić, bo tyle było tutaj klientów. My spędzając całe dzieciństwo między klientkami i w salonie fryzjerskim, nie wyobrażaliśmy sobie niczego innego, jak zostaniemy fryzjerem. Ja byłem ewenementem, jeżeli chodzi o osoby płci męskiej w szkole, ponieważ było 400 dziewczyn, jedyny chłopak to byłem ja. Można to nazwać rajem. Moja siostra też pomagała, starsza siostra pomagała mamie w pracy. Siostra mieszka za granicą, mieszka w Niemczech i też dalej praktykuje fach fryzjerski. Jak poznałem moją żonę Krystynę, uczyła się już fryzjerstwa. Moja teściowa Marta Koszyk zawsze mówiła, nawet głośno w salonie już później, że ona sobie wymodliła przyszłą synową fryzjerkę. Jak się sprowadziłam tutaj do męża, na początku byłyśmy same z teściową w salonie, w zakładzie. Pracowało się dobrze, nie wtrącała się w moją pracę, wręcz przeciwnie. Potem przyszedł na świat Dawid, więc też miałyśmy troszeczkę podział obowiązków, jak to zrobić dziecko za ścianą, tak? Bo jesteśmy w domu, więc biegałyśmy na zmianę. Jak zaczęłam tutaj chodzić, no to Dawid jeszcze był młody, jeszcze się uczył chyba. Tak, to dzieciak. Było dzieciak, więc cieszyłam się, że łazi tu sobie, takie coś małe. Potem na moich oczach zaczął dorastać, a jak już zaczął jeździć na jakieś występy, szkolenia, to ja po prostu byłam, tak mu dopingowałam, że jak tylko słyszałam jakieś mistrzostwa, jakieś wygrane, to aż po prostu łzy w oczach stawały. Zawsze chcieliśmy, żeby był fryzjerem i żeby pracował z nami. Ale jakby decyzja należała do niego, nigdy nie namawialiśmy go. Poszedł do szkoły fryzjerskiej sama, to była jego decyzja, a jakby takiego wiatru w skrzydła chyba dostał po wygraniu konkursu szkolnego, który odbywał się w jego szkole. Oczywiście, że pamiętam ten konkurs. Wykonywaliśmy fryzurę wiosenną na modelkach, tak? Była to fryzura damska. Wykonałem tam fryzurę takiego lekkiego koka upiętego z tyłu. Ja siedzę na kanapie i patrzę, jak on to, Jezu, ja uwielbiam patrzeć, jak ktoś robi coś z włosami, czesze, a on to w ogóle. Takim zwieńczeniem jego pracy były te Mistrzostwa Świata, gdzie zdobył podwójnego mistrza świata. Wyjeżdżałam z Dawidem do Pestu na Mistrzostwa Świata. Było bardzo dużo stresu, napięcia. W ogóle nie było spania. Byliśmy cały czas na hali razem, tam gdzie miał stanowisko pracy. Mogłam patrzeć. Czasami lepiej się odwrócić, nie widzieć,
nie przeszkadzać mu, nie stresować go, starać się go uspokajać w inny sposób, żeby też nie było tego kontaktu, że ja stoję jako mama i gdzieś tam się trzęsę. Nie. Czekaliśmy później do późnego popołudnia na wyniki. Te wyniki też się opóźniały. No i jak usłyszałam Dawid Kościek, no to już było w ogóle euforia i łzy, tak? Łzy szczęścia, cała ekipa. Wszyscy, cała kadra, no to przecież jest przeżycie niesamowite. Na tej główce startowałem na Mistrzostwa Świata i na niej zdobyłem Mistrzostwo Świata. Tutaj mam fryzurę techniczną dzienną. Śmieszna nazwa, tak, tylko nie ma nic wspólnego z dzienną fryzurą. Jest to fryzura bardzo awangardowa. Tak skonstruowany jest regulamin tej fryzury, że sprawdza wszystkie gdzieś tam umiejętności i z technik damskich, i z technik męskich. Też taką ciekawostką jest to, że na tej główce całe cięcie jest wykonane brzytwą, nożem chińskim. Bardzo mało używamy nożyczek, jedynie później do samego wykończenia końcówek. To jest właśnie nóż chiński, którym wykonujemy cięcie całej fryzury. Mamy 25 minut na utworzenie fryzury z mokrych włosów, gładko zaczesanych do tyłu. Jest to bardzo mało czasu, dlatego wymaga bardzo dużo treningów. Wszystkie moje dni wolne, wszystkie moje wieczory, wszystkie gdzieś tam święta spędzałem w salonie przez te, można powiedzieć, 8 lat prawie teraz, przygotowując się do poszczególnych konkursów. Babcia zmarła 4-5 lat temu, także babcia też była z jednym z moich trenerów zawodu, takich starszych technik. Pamiętam, jak przygotowywała mnie do konkursu we Wrocławiu, bo jedna z tych konkurencji to było wyciskanie fal na mokro. Tak zwane cwikry, na których jeszcze to musiała, po prostu zakładała i z tego wyczesywała fale. Bardzo bym się cieszył, gdyby Dawida dzieci, gdybym ja doczekał wnuka, który też by dalej tutaj kontynuował pracę w tym salonie, to w ogóle by była chyba największa radość dla mnie. Na pewno chciałbym, żeby moje dzieci też kontynuowały tak jakby tą naszą rodzinną tradycję. No ale też nie mogę tego wymuszać na nich. To była reporterska opowieść o fryzjerskiej rodzinie Koszyków z polskiej Nowej Wsi pod Opolem. Rodzinie, w której mistrzowskie rzemiosło jest już dziedziczone w trzecim pokoleniu i zostało wyniesione na światowe wyżyny. To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym odcinku programu Ludzie Sprawy Historie. Zapraszam do oglądania naszych reportaży. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.